system odchwaszczania w moim wypadku jest związany z zabiegiem doglebowym, ale zabieg doglebowy, czyli dokładnie platen, obniżam zamiast 2 kg na 1,5 kg, dlatego że wiem, że i tak mnie czekają korekty, a korekty głównie związane z tym, że choćby tu nawet na bardzo krótkim odcinku blisko domu, przeryte pole przez dziki, czyli proszę zobaczyć, tu jest przeryte pole przez dziki, tam są pola przeryte przez dziki, w związku z tym zerwany jest powłoka środka doglebowego, który mi zabezpieczał glebę i w tym miejscu rośnie wtórne zachwaszczenie. Tu między innymi jest już rzepaczek przymierający. Tu gdzieś dalej z kolei widziałem jeszcze psiankę, która też gdzieś tam wyszła. Tu mamy następnego osobnika. W związku z tym ja już z góry wiem, że niestety, żeby ładnie potem patrzeć na plantację, zakładam już korekcyjne nalistne odchwaszczanie. Jedyny środek, który na dzień dzisiejszy jest dostępny, mam nadzieję, że w następnym roku będą już lepsze środki oparte w sumie na samym imazamoksie, bo w Niemczech od 2018 roku już jest zarejestrowana Clentiga. U nas prawdopodobnie z rozmów z przedstawicielem BASF-u też jest taka szansa, że będziemy ją mieli. Natomiast to, co mamy na dzień dzisiejszy, korum. A więc korum jest to nic innego jak pełna dawka basagranu i wzmocnione jest o 22,4 g imazamoksem. Znam basagran, jak koruma nie było, to znam basagran z jego niebezpiecznego działania. W związku z tym już od kilku lat stosuję korum, ale tylko w dawce 0,3 litry. Warunek następny, który jest przy takim oprysku, to jest przede wszystkim bardzo mała dawka wody, maksimum 150 litrów na hektar, żeby środek z nadmiarem wody nie spłynął mi z liścia, bo niestety jest to środek, który działa tylko na listnie. Czyli to jest następny warunek i w dawce 0,3 koruma na hektar pryskamy niezależnie od fazy rozwojowej soi, bo soja może wychodzić z ziemi, jak masz już chwasty, które gdzieś tam sobie przegapiłeś, to po prostu można w każdej fazie robić. I to jest główny powód. Tak samo chwasty uciążliwe typu oset, typu powój. Instrukcja austriacka, niemiecka mówi jasno. Masz pola zaniedbane i masz ostu dużo i powoju, to są pola, które się nie nadają do użytku. Ja sobie temat ostu załatwiam, dlatego że no niestety odłogów jest dużo, oset fruwa i się rozsiewa. W związku z tym główny temat walki z chwastem to są uprawy pożniwne. I tam mam dikambę, tam mam MCPA, tam na szczaftem polistnym mam fluroksypyr. Chociaż już z tego, co kojarzę, to już jest od tego roku wycofany. Ale się trafiają mimo wszystko pojedyncze osty. I tutaj na przykład pokazany jest oset, który już powoli obumiera. Ale proszę zobaczyć, co jest jeszcze na nim. Jest ogrom mszycy. Mszyca bardzo lubi oset, a mszyca jest przenośnikiem chorób wirusowych. W związku z tym, jak tylko ma ktoś oset, niech od razu startuje, bo na ogół jednym opryskiem trudno jest mu dać radę, a dawka ta 0,3 jest naprawdę i tania, i mała, ale tutaj chodzi o to, żeby ona nie była fitotoksyczna dla soi. Mam przypadki takie, że ja myślę, że jeszcze tematem soi będziemy się w następnych etapach zajmować, ale mógłbym pokazać, co to znaczy fitotoksyczność ze środków chemicznych.
Może być redukcja nawet o kilka ton plonu soi, dlatego że jest to roślina naprawdę delikatna i stąd trzeba bardzo uważać z chemią. Zresztą przy każdej roślinie z chemią trzeba bardzo uważać. To jest, jak to się mówi, zło konieczne.